Ciekawą możliwością w Periscope'u jest zliczanie czasu zapytania, tego co, co się dzieje. Zliczanie w taki sposób, że po każdym bloku SQL-owym po prostu otrzymamy informację o tym, jaki był czas wykonania danego zapytania. To może nam pomóc w procesie optymalizacji zapytań oraz w procesie dostrajania tego, co piszemy w naszym kodzie w taki sposób, żeby to było wykonywane oczywiście jak najkrócej. Początkowo musimy włączyć sobie sekcję timing, właściwie sekcję, funkcję tak naprawdę, co oznacza, że będziemy teraz mieli informację o tym, po każdym wydarzeniu będziemy mieli informację co, jak długo się dzieje. I zadeklarujmy sobie taką króciutką może formułę, która pozwoli nam cokolwiek otrzymać w naszym zapytaniu. Ok, to sobie zróbmy begin. Najlepiej oczywiście przetestować sobie na jakimś tam jakiejś pętli. X in 1 powiedzmy do 10 tysięcy. Niech w tejże pętli będzie jakaś taka struktura, może nie prosta, żeby coś tutaj się jednak działo. Zróbmy sobie RPADA, czyli wywołajmy jakąś funkcję, która może zrobić coś takiego. Kiedyś widziałem podobny przykład chyba przy optymalizacji zapytań, to znaczy przykład do tego, żeby się uczyć optymalizacji. To spowoduje pewien ruch w naszym zapytaniu. Nie będzie takie proste podstawienie czegoś do wrazu, ale jakiś RPAD, jakieś połączenie różnych rzeczy, więc coś się tutaj będzie działo. Następnie sobie zróbmy end loopa, no i ostatecznie end. OK. I teraz, kiedy odpalimy sobie to nasze zapytanie, otrzymamy informację. Już w zasadzie ta informacja się pojawiła, nawet mimo tego, że błąd jest, wyczyśćmy sobie. OK. Czyli wykonało się polecenie, a tutaj czas, który na to polecenie potrzebowaliśmy. Jak dołożymy jedno zero do zapytania, czas jest już dłuższy. Jak dołożymy jeszcze jedno, no to czas również się zwiększy. Zatem mamy taką informację o tym, co się dzieje. Jakbyśmy sobie jeszcze zrobili select task from pracownicy i odpalili sobie to zapytanie, to może wyczyśćmy. Zapytanie sobie odpalimy. I tutaj w samym SQL-u informacji o tym, jak długo to będzie trwało, nie ma. W związku z tym trzeba wykorzystać PLSQL-a, żeby te informacje na outputcie nam się po prostu pojawiły. O, tak trzeba było zrobić, to będzie wszystko OK. Myślę, że ciekawy trik, ciekawa funkcja do tego, aby pewne rzeczy sobie uporządkować, a przede wszystkim sprawdzić, jak to będzie szybko działać. To jest bardzo prosty i szybki sposób do tego, żeby przeliczyć czas naszego bloku PLSQL-owego.